18 września w bibliotece w Brynicy odbyło się narodowe czytanie trylogii Henryka Sienkiewicza. Z okazji tegorocznej akcji Narodowe Czytanie chcielibyśmy nagrodzić Henryka Sienkiewicza Noblem Rada Polskiego Komitetu Pióra w składzie Maria Konopnicka, Juliusz Słowacki i Bolesław Prus. Ogłosili plebiscyt na najlepszego bohatera tegoż pisarza. Gościem specjalnym dzisiejszego wieczoru będzie. A zresztą dowiecie się wszystkiego po przerwie reklamowej. Bądźcie z nami. Witamy serdecznie na dzisiejszym konkursie szanowną komisję w składzie pani Joanna Popiołek, pani Sławomira Ziętal i pani Karolina Góra. Oraz was, drodzy uczestnicy. A teraz czas, by przedstawić naszych nominowanych. Oto i oni. Jan Skrzytuski, Basia Włodyjowska oraz Andrzej Kmicic. Jan Skrzytuski. Namiestnik chorągwi pancernej księcia Jeremiego Wiśniowieckiego, a następnie porucznik husarski księcia wojewody ruskiego. To jeden z najzacniejszych, od najważniejszych i najszlachetniejszych rycerzy w historii polskiej literatury. Dzienny żołnierz, główny bohater pierwszej części trylogii Henryka Sienkiewicza, dał się poznać czytelnikom niemalże jako ideał. Ciężko doszukać się w nim jakichkolwiek wad, natomiast nie sposób wymienić wszystkich jego zalet. Basia Wołodyjowska. Różowa jak pączek róży, jasnowłosa, o bystrych, niespokojnych oczach i zawadiackiej minie. Ukochana Michała przeszła do historii polskiej literatury jako czupurny i zadziorny hajduszczek. Piękna kobieta charakteryzowała się nietypowymi, jak na jej płeć, zainteresowaniami, odwagą i umiejętnościami szermierczymi. Dorównywała niejednemu żołnierzowi, a wielu nawet przewyższała. Jeśli chcecie, aby laureat naszego konkursu został pan Andrzej Kmicic, wysłuchajcie SMS pod numer 2045 o treści N. Spośród wszystkich nadsyłających rozsyłujemy atrakcyjne nagrody Fiata 125P. Jeśli zagłosujecie na swojego faworyta w ciągu 5 minut, otrzymacie kierownicę. A teraz zapowiadana wcześniej gwiazda. Teraz przed państwem pierwszy uczestnik Szymon Szosta. Położyli się Szwedzi spać, nic w usta nie biorąc i bez nadziei, aby mieli się czym na zajutrz posilić. To też od męki głodowej spać nie mogli. Nim drugi kur zawiał, znękane żołnierstwo poczęło wymykać się z obozu pojedynczo i grupami. Na grasunek po wsiach przyległych do Jarosławia. Szli więc do nocnych rabusiów podobni ku Radymnu, Kańczudze, Tyczynowi, gdzie spodziewali się zastać coś do jedzenia. Otuchy dodawało im to, że Czarnecki był na drugiej stronie rzeki, ale choćby i przeprawić się już zdążył, woleli śmierć niż głód. Widocznie wielkie już było rozprzężenie w obozie. Było około 1500 ludzi. Wysunęło się w ten sposób, wbrew najsurowszym rozkazom królewskim. Poczęli więc grasować po okolicy, paląc, rabując, ścinając, lecz prawie nikt z nich nie miał powrócić do obozu. Czarnecki był wprawdzie z drugiej strony Sanu, lecz i z tej kręciły się różne partie szlacheckie. Rok 1647. Był to dziwny rok, w którym rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały jakobyś klęski i nadzwyczajne zdarzenia. Współcześni kronikarze wspominają, iż z wiosny szarańcza w niesłychanej ilości wyroniła się z dzikich pól i zniszczyła zasiewy i trawy, co było przypomnieniem napadów tatarskich. Latem zdarzyło się wielkie zaćmienie słońca, a wkrótce potem kometa pojawiła się na niebie. W Warszawie wydawano też nad miastem mogiłę i krzyż ognisty w obłokach. Odprawiano więc posty i dawano jałmużny, gdyż niektórzy twierdzili, że zaraza spadnie na kraj i wygubi rodzaj ludzki. Nareszcie zima nastała tak lekka, że najstarsi ludzie nie pamiętali podobnej.
południowych województwach lody nie popętały wcale wód, które podsycane topniejącym każdego ranka śniegiem wystąpiły z łożysk i pozalewały brzegi. Padały częste deszcze. Step rozmógł i zmienił się w wielką kałużę. Słońce zaś w południe dogrzewało tak mocno, że dziw nad dziwy. Panie bracie, zaniechaj mnie. Jest więcej takich, którzy już na moje służby ojczyźnie niepamiętni. Zgoła mnie sposponowali i wiem to, że jeszcze wiele się przeciw mej osobie uczyni hałasu. A przecie, żeby nie owa hasa pospolitacka, inaczej by rzecz pójść mogły. Powiadają, że dla podkórków nieprzyjaciela zaniedbał, ale przecie temu nieprzyjacielowi cała rzecz pospolita oprzeć się nie mogła. Wzruszył się nieco pan Zagłoba, słowy hetmana i odrzekł. Taki to już u nas obyczaj, aby winę zawsze na wodza składać. Nie ja będę brał podkórki za złe, bo im dzień dłuższy, tym podkórek potrzebniejszy. Pan Czarniecki, wielki wojownik, ten wszelako wedle mojej głowy ma przywarę, że wojsku na śniadanie, na obiad i na wieczerzę samą tylko Szwedzinę daje. Lepszy on wódz niż kuchta, ale źle robi, bo od takiej sprawy wprędce wojna najlepszym kawalerom może zbrzydnąć. Bardoże pan Czarniecki przeciwnie choleryzował i nie bardzo z początku wielką pokazał alterację, ale gdy się dowiedział, że wojska nierozbite, zaraz powiada: wola boska, nieludzka moc, nic to, powiada, każdemu zdarzy się przegrać. Gdybyśmy samych, powiada, sapiechów w ojczyźnie mieli, byłby to kraj Arystydesów. Dla pana Czarnieckiego krwi bym nie skąpił. Kurcewiczowie nie spali jeszcze. Jedli wieczerze w owej sieni napełnionej zbroją, która szła przez całą szerokość domu od Majdanu, a do sadu z drugiej strony. Na widok Bohuna i pana Zagłoby zerwali się na równe nogi. Na twarzy kniachini odbiło się nie tylko zdziwienie, ale nieukontentowanie i przestrach zarazem. Młodych kniaziów było tylko dwóch – Symeon i Mikołaj. – Bohun! – rzekła kniachini. – A ty tu co robisz? Przyjechał się wam pochłonić, maty. A co, nie radziście mi? Radam ci, rada. Jeno się dziwię, żeś przybył, bo słyszałam, że w Czechrynie stróżujesz. A kogo to nam Bóg z tobą zesłał? To jest pan Zagłowa, szlachcic, mój przyjaciel. Raciśmy wasz mości, rzekła kniachini. Raciśmy, powtórzył Szymeon i Mikołaj. Mościa pani, rzeczy szlachcic. Prawda, że gość nie w porę gorszy od Tatarzyna, ale ci to wiadomo, że kto do nieba chce iść, ten musi podróżnego w dom przyjąć, głodnego nakarmić, spragnionego napoić. Siadajcie tedy, jedźcie i pijcie, mówiła stara kniachini. Wieczór już był, gdy do piwnicy, w której siedzieli, wyszedł oficer z latarnią w ręku i rzekł: zbierajcie się, wasz mościowie, idź ze mną. Dokąd? Pyta niespokojnym głosem pan Zagłoba. To się pokaże, prędzej, prędzej, idziemy. Wyszli. Na korytarzu otoczyli ich żołnierze szkoccy, zbrojni w muszkiety. Zagłoba coraz bardziej był niespokojniejszy. Przecie na śmierć by nas nie prowadzili bez księdza, bez spowiedzi. Szepnął do ucha Wodyjowskiego, po czym zwrócił się do oficera. Jakże godność proszę, a waści co do mojej godności. Mam wielu krewnych na Litwie i miło widzieć, z kim się ma do czynienia. Nie pora sobie wświadczyć, ile kiep ten, kto się swego nazwiska wstydzi. Jestem Roch Kowalski, jeśli was pan chcesz wiedzieć. Zacna to rodzina, mężowie dobrzy żołnierze, niewiasty cnotliwe. Moja babka była Kowalska, ale osierociła mnie, nimem na świat przyszedł. A waćpan z Wieruszów, czyli z karabiów kowalskich? Co mnie tu wać będziesz po nocy indygował? Boś mi pewno krewniak, gdyż strukturę z nas jednaka. Ledwie pan Zagłoba skończył mówić, gdy z oddali doszedł im uszu głos ludzki. Czekaj, waćpanna, ukryjmy się, szepnął Zagłoba. Głos zbliżał się coraz bardziej. Widzisz, co waćpan? Spytała Helena. Widzę, kto się zbliża? Dziad ślepiec Liron, wyrostek go prowadzi. Teraz buty zdejmują, przejdą ku nam przez rzekę. Po chwili pluskanie wody oznajmiło, że istotnie przechodzą.
Zagłoba wraz z Heleną wyszli z ukrycia. Sława Bohu! Rzekł głośno szlachcic. Na wiki, wiki! Odpowiedział dziad. A kto tam jest? Chrześcijanie! Nie bój się, dziadu! Naści ortę! Szczop wam światy, Mikołaj! Daw zdrowola i szczastie! A skąd, dziadu, idziecie? Z browarków. A ta droga dokąd prowadzi? Do hutowi w Pane do Seła. A złotonoszy nią dojdzie? Można, Pane. Dawnoście wyszli z browarków? Wczoraj rano, Pane. Hej tam, kto żyw, otwieraj! Gwar, stukanie i ujadnia psów wywołały ludzi ze dworu. Przypadli tedy do bramy wystraszeni, myśląc, że to chyba najazd. Kto jedzie? Otwieraj! Kniaźniów nie ma w domu. Otwierajże, pogański synu, my od księcia Zubinów. Czechlaś poznała wreszcie Skrzetowskiego. A, to wasza miłość, zaraz, zaraz! Otworzono bramę, a wtem i sama kniaichni wyszła przed sień, przykrywszy oczy ręką, patrzyła na przybyłych. Skrzetuski zeskoczył z konia i zbliżywszy się do niej rzekł. Jak moż nie poznajesz mnie? Ach, to wasza mość, panie namiestniku. Rozumiałam, że to napad tatarski. Kłaniam i proszę do komnat. Dziwisz się zapewne, waćpan, rzekł Skrzetuski. Gdy weszli już do środka, widząc mnie w rozłogach, a przyciem słowa nie złamał, gdyż to się zatrzymać o wasze zdrowie zapytać. Wdzięczna mi jego książęcej mości, jako łaskawemu panu i dobrodziejowi. Kulcewiczowie nie spali jeszcze, więc wieczerze w owej sieni, napełnione zbroją, która szła przez całą szerokość domu, od Majdanu aż do Sady z drugiej strony. Na widok Bohuna i pana Zagłoby zerwali się na równe nogi. Na twarz ich kniachiny odbiło się nie tylko zdziwienie, ale nieukontentowanie i przestęp zarazem. Młodych kniaży było tylko dwóch, Symeon i Mikołaj. Bohun, krzykła kniachini, a ty co tu robisz? Przyjechał się wam pochłonić maty. A co, nie radziście mi? Ja dam ci radę i jedno się dziwię, żeś przybył, bo słyszałam, że kniachiny jest tu już wiesz. A kogo to nam Bóg z tobą zesłał? To jest pan Zagłoba, szlachcic, mój przyjaciel. Radziśmy was mości, rzekła kniachini. Radziśmy, powtórzyli Symeon i Mikołaj. Mościa pani, rzekł szlachcic. Prawda, że gość nie w porę gorszy od Tatarzyna, ale i to wiadomo, że kto do nieba chce iść, ten musi podusznego w dom przyjąć, wodnego nakarmić, spełnionego napoić. Siadajcie tedy, jedźcie i wyjdzie, mówiła stara kniachini. Dziękujemy, żeście przyjechali. No, no, Bohun, ale się ciebie nie spodziewała. Tymczasem zbrojni ludzie zapełnili podwórze. W chnieniu oka, Putrymi, Gosiewicze, Tomaszewicze i inni wpadli do domu. Ujrzawszy pannę, trzymał się w izbie jadalni. Ona zaś stojąc ze świecą w ręku, zamykała sobie do dalszych drzwi. Ludzie, co się dzieje? Czego tu chcecie? Pytała nie mrużąc oczu przed groźnymi spojrzeniami i złowrogim blaskiem gołych szabek. Gwiedzic spalił Wołomantowicze, krzyknęła królem szlachta. Pomordował mężów, niewiasty, dzieci. Gwiedzic to uczynił. My ludzie jego wybili, rozległ się głos Putryma Józwy. A teraz jego głowy chcemy, jego głowy, krwi, rozciekać zabójcę. Gońcie go, zawołała panna. Czegoż tu stoicie? Gońcie! Zali nie tu się schronił? My konia pod lasem znaleźli. Nie tu, dom był zawarty. Szukajcie w staniach i oporach. W las uszedł, zawołał jakiś szlachcic. Hejże, panowie, bracia! Milczeć! Huknął potężnym głosem Józwa Butrym. Począł zbliżyć się do panny. Panno, rzekł, nie ukrywaj go. To człowiek przeklęty. Olenka podniosła obie ręce nad głowę. Przeklinam go wraz z wami. Amen. Po obradach komisja wyłoniła laureatów. Trzecie miejsce zajęła Julia Prus. Na drugim stopniu podium stanął Jakub Zapała, a zdobywczynią pierwszego miejsca została Zuzanna Krawczyk. Najlepsi otrzymali nagrody książkowe oraz dyplomy. Rozstrzygnięto także konkurs plastyczny na najlepszy portret Henryka Sienkiewicza. Pierwsze miejsce w tym konkursie zajęła Aleksandra Gamońska. Na zakończenie głos zabrała pani Joanna Popiołek. No najważniejsze, że w ogóle wzięliście udział.
Zapoznaliście się z fragmentami trudnych książek Sienkiewicza. Mam nadzieję, że kiedyś je będziecie czytać. Ja wszystko, całą trylogię przeczytałam wielokrotnie. Kiedyś była to lektura ulubiona. Teraz już nie jest z wielu powodów. Ale można czytać, ponieważ z Sienkiewicza uczycie się także historii. Także największym waszym sukcesem jest to, że wzięliście udział. Za to wam dziękuję bardzo. Wszystkim gratuluję oczywiście punkty rozmaite i z zachowania i za udział tutaj będziecie mieć wpisane. No i życzę sukcesów w następnych konkursach. Już będziecie wiedzieć, że nie trzeba aż tak bardzo się śpieszyć. I tak jest.